Dzień dobry. Witam bardzo serdecznie na posiedzeniu Komisji Gospodarki Miejskiej w dniu 4 marca 2024 roku. Chciałbym otworzyć obrady Komisji Gospodarki i proszę o potwierdzenie kworum. Dziękuję. Przechodzimy do punktu drugiego. Rozpatrzenie wniosku w sprawie zmian w porządku obrad. Żadne wnioski nie wpłynęły co do zmian w porządku obrad. Przechodzimy do punktu trzeciego. W sprawie zajęcia stanowiska w sprawie zakupu średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego w 2024 roku dla potrzeb Ochotniczej Straży Pożarnej w Lędzinach. Takie będziemy zajmować stanowisko co do tego punktu. Pozwoliłem się od sobie to tak przygotować, że w mojej ocenie na dzień dzisiejszy nie są potrzebne uchwały co do podjęcia stanowiska i co do obligacji, które nie są wymagane na dzień dzisiejszy, żebyśmy je zaciągali, bo dobrze wiemy, ja bym chciał też przeczytać wniosek, jaki wpłynął do... Przeszkadzają ci ludzie rozmową. Do rady. A proszę bardzo, rozmawiać mi to nie przeszkadza, pani przewodnicząca. Dzień dobry. W związku z potrzebą przedstawienia propozycji jednostek OSP ubiegających się w 2024 roku o dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczo-gaśniczego ze środków finansowanych z budżetu państwa, proszę o wskazanie jednostki z terenu gminy, które planują ubiegać się o przedmiotowe dofinansowanie. Proszę o wypełnienie arkusza w programie Excel oraz niezwłoczne przesłanie odpowiedzi. W przypadku braku planów zakupowych również proszę o taką informację. Nigdzie w tym mailu nie pisze, że miasto na dzień dzisiejszy musi już zaplanować finansowanie tego samochodu. Czy ktoś z państwa radnych do dyskusji? Ja bym się zgłosił. Proszę, pani przewodnicząca. Tak właśnie czytam ze straży naszej pożarnej ten wniosek do nas i w sumie powiem szczerze, nie ma nigdzie terminu określonego, a tak nas tu ścigają terminowo. Poza tym jak patrzę na te uszkodzenia i ten samochód, jeżeli już ma 20 lat, to się dziwię, że dopiero na miesiąc przed wyborami jest taki wniosek. Wcześniej nie było takich możliwości, żeby ten samochód jakoś dofinansować, wymienić. Samochód, właściwie z tego, co tu napisane jest, tych uszkodzeń, to straż chyba nosi ten samochód, a nie jeździ nim. No i w sumie to taka decyzja. Była w czwartek sesja. Pani przewodnicząca, no, bez takich złośliwości. Ale ja nie bez tych złośliwości, tylko tak mówię, że dużo tych uszkodzeń jest, to się dziwię, że w ogóle jeździ. No mogę się dziwić, nie? To nie jest żadne złośliwe. No i dlatego tak jak mówię normalnie, pytałam się w sąsiednich gminach powiatu bielińsko-lędzińskiego, wszędzie właśnie były tego typu maile i tylko wskazywali, czy mają zakup, czy planują zakup samochodu w budżecie. Gminy odpowiadają, że w budżecie nie mają zaplanowane, żadna się nie zdeklarowała z tego co wiem jak na razie. Wręcz Hełm odpowiedział, że nie. Także tu i tak jak mówię, że nie wynikało z niczego, że musiałoby być to tak nagle zrobione i też nie wynika z niczego, żeby to miało zrobione być zabezpieczeniem środków, a tym bardziej ze środków z czego? Z obligacji. Jeżeli normalnie taka jest sytuacja, pozwoliłam sobie popisać pisma do komendantów i tych i Katowic, może otrzymam odpowiedź, czy to jest takie newralgiczne i do kiedy. Bo jeżeli by to było, jak otrzymałam informację taką telefoniczną do 30 kwietnia, do wypełnienia czy do przekazania, to wtedy byśmy mogli na normalnej sesji to spokojnie zrobić bez planowania obligacji. No i też tak zasugerowali mi właśnie to, że w tych Ścierniach będzie powiatowa straż pożarna w niedługim czasie, będzie tam 50 osób na etacie, 3 samochody nowiuteńkie, więc sprawność obsługi tej powiatowej straży pożarnej też będzie duża.
I także tu to też trzeba wziąć pod uwagę. No a tak, jeżeli my to dzisiaj zdeklarujemy, jeżeli podejmiemy nawet, zakładamy tą uchwałę na tej sesji nadzwyczajnej, czy nawet na tej zwyczajnej, to jeżeli już podejmiemy uchwałę, że to znajdzie się w budżecie i zagłosujemy za tym budżetem, no to ja nie wiem, czy my jeszcze nad tymi obligacjami będziemy raz głosować, jak one są już w budżecie, będą w WPF-ie, także można by było to zrobić. No i jeszcze jest jedna kwestia, że też dowiedziałam się, że nie ma jeszcze źródła finansowania tych 50% ze strony rządowej, bo na to jeszcze w tej chwili nie ma pieniędzy. To jest tylko taki sondaż, jakie jest zapotrzebowanie i ile tych środków by było potrzeba, żeby dofinansować, właśnie żeby kupić te samochody z udziałem gminy 50% na 50%. Także tak wyglądała sytuacja z mojej orientacji. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Proszę pani radna, pan radny Łukasz Kuczek. Dziękuję panie przewodniczący. Pani Mario, do tego, że samochód jeździ, no to nie ma się tu co dziwić, tylko podziękować chłopakom, bo o niego dbają i to niekiedy nawet za własne pieniądze, żeby on mógł wyjechać do jakiejkolwiek, do jakiegokolwiek zdarzenia. Co do tego, jeżeli ten samochód ma być pokrywany z obligacji. Nie po to przez całą kadencję wstrzymywaliśmy obligacje, żeby teraz na koniec je brać i następnym zostawiać do spłaty. Skoro do miasta wpłynęło około 1 000 000 odszkodowania ze spalonego budynku, w którym też straż pożarna działała, to jak najbardziej wydaje mi się, że jeżeli to będzie z tamtych środków, to jak najbardziej będę głosował za. A co do obligacji, to przypomnę tak. Podczas COVID-u zgłosiła pani burmistrz do nas wniosek o 5 milionów obligacji, bo jak nie weźmiecie obligacji, nauczyciele nie dostaną wynagrodzeń. Dostali wynagrodzenia? Dostali. Następna próba była, jak składaliśmy wniosek i zabraliśmy z przedszkola, które się budowało przy SP2. Wzięliśmy stamtąd pieniążki, przekazaliśmy na wóz strażacki, który został zakupiony. Co się stało? Pisma do szkół, zbieranie podpisów, bo radni zabrali niepowstanie przedszkole. Kupili wóz strażacki za gotówkę? Kupili. Przedszkole powstało? Powstało. Więc dlaczego znowu się chce pchać obligacje? Ja w obligacje na pewno nie pójdę. Wóz strażacki jak najbardziej, jeżeli zrobimy to z pieniążków, które wpłynęły z odszkodowania. Jestem za. Dziękuję. Dziękuję, tylko panie radny, my na dzień dzisiejszy nie musimy wskazywać źródła finansowania, jak wynika z maila, który dostaliśmy od Państwowej Straży Pożarnej, tak? Tak, panie przewodniczący, ale tak, mamy też tylko zająć stanowisko. Chcemy to zrobić z obligacji. Tak, jak tutaj wcześniej pani przewodnicząca powiedziała, ja też sobie dzisiaj pozwolę wykonać parę telefonów i potwierdzam to, co pani przewodnicząca powiedziała, że na dzień dzisiejszy chyba nawet nie wiemy, skąd będzie, jakie będzie finansowanie na te samochody, czy to będzie WFOŚ, także... Proszę pan radny Kostura. Dziękuję bardzo. Jak faktycznie no, większość z nas wie, no, Straż Ochotnicza te auto remontuje. Koszty remontów, jak sobie prześledzimy przez te wszystkie lata, no, naprawdę no, z każdym rokiem tylko rosną. No i nie ma się co spodziewać. No, te auto swoje przejechało, służyło oddzielnie, dobrze, natomiast no, wszystko ma swoją żywotność, więc jeżeli pojawiają się możliwości w zakresie to, co jest ważne, pozyskania finansowania z zewnątrz, bo to też nie chodzi o to, żeby 100% pokrywać ze środków gminnych, tylko szukać na każdą inwestycję, na każdy projekt finansowania z zewnątrz. Przepraszam, że do tej inwestycji by brakowało tylko 200 tysięcy, skoro mamy 1 200 000, tak? Ale nie o to chodzi, bo wszyscy wiemy, jeżeli można pozyskać dofinansowanie z zewnątrz, no to lepiej wydać te pieniądze, które zostaną w gminie na zrobienie jakiegoś kolejnego projektu, chodników, drogi, choćby utrzymania zieleni, pieniądze w gminie zawsze się przydadzą i nie możemy mówić, że jeżeli jest zewnętrzne źródło zewnętrzne, no to korzystajmy z tych źródeł zewnętrznych. Tutaj jest propozycja finansowania z budżetu państwa, z WFOŚ-u, tak jak przez wiele, wiele lat było, że poprzez program wsparcia Ochotniczych Straży Pożarnych te pieniądze z tych instytucji do nas trafiają. Że nie ma chętnych w innych gminach, no to tylko jest szansa, że możemy wymienić ten tabor i znów, jak się wymieni ten samochód, na wiele, wiele lat będzie zabezpieczenie. No stare auto wytrzymało 20 lat, więc 20 lat kolejne byłoby spokoju, ta jakość techniczna poprawiłaby się. Jak wiemy, to jest samochód techniczny, który już jest stary. Za chwilę się pojawi S1, za chwilę się pojawią dodatkowe inwestycje drogowe. Jak wszyscy wiemy, tych samochodów jest coraz więcej. Wprowadzają się nowe typy samochodów, pojawiają się samochody elektryczne, dodatkowe zabezpieczenia, lepszej jakości stale w tych samochodach. Także samochód ratownictwa takiego technicznego przygotowany do działań stricte w takim
jak gdyby no, spektrum ratownictwa technicznego jest jak najbardziej potrzebny i potrzebujemy taki niezawodny samochód. Mamy samochód ratowniczo-gaśniczy, taki typowo, tak dla laików powiem, z wodą. Ten jest ratownictwa technicznego, więc jak najbardziej potrzebujemy taki samochód. Jeżeli chodzi o jednostkę, która się buduje w Świniowach, przepraszam, na Ścierniach, no faktycznie rozpoczęła się budowa, natomiast też musimy wiedzieć, że to jest rozwinięcie jednostki Państwowej Straży Pożarnej w Tychach. To będzie jednostka ratowniczo-gaśnicza podległa pod Tychy i owszem, dostajemy część etatów, natomiast nie dostaniemy 50 etatów, tylko część etatów jest przesuwana z Tychów. Więc te siły pierwszego rzutu, które dojeżdżały z Tychów, no teraz zostaną alokowane na nową jednostkę, no i będą dojeżdżały stamtąd. Jak wiemy, nasza jednostka tutaj Ochotniczej Straży Pożarnej w Lędzinach jest jednostką najbardziej mobilną. Ilości wyjazdów są takie, że niektóre jednostki Państwowej Straży Pożarnej w Polsce nie mają takiej ilości wyjazdów. Także jest bardzo wysoko oceniana ta jakość świadczonych działalności ratowniczo-gaśniczych jest na naprawdę wysokim poziomie, więc jeżeli można, to ja się dwoma rękami podpisuję pod to, żeby wesprzeć zakup nowego sprzętu, nowego samochodu. Możemy dyskutować, czy obligacje, czy nie. Jeżeli mamy podejmować decyzję teraz, no to jedyną drogą są obligacje, chyba że wznowimy faktycznie sesję i w tym momencie mamy carte blanche w zakresie przesunięcia środków z tego 1 200 000. Jak najbardziej, jak jest taka możliwość, no tu wielki ukłon w stronę pani przewodniczącej, żeby wznowiła sesję, żebyśmy mogli rozmawiać o tym budżecie i w ramach tych środków. Jeżeli chodzi o mnie, to może się to odbyć nawet dzisiaj. Jesteśmy praktycznie w całej obsadzie, więc wznowić pani przewodnicząca może tą sesję i będziemy mieli łatwiejszą decyzję do podjęcia. Z tego co słyszę, to jest wiele głosów, którzy mówią, że jeżeli są środki, będzie finansowanie zewnętrzne, zróbmy to. Ale to jest decyzja pani przewodniczącej. Ale ja mam jeszcze dwa pytania, co nie wiem, czy może mi pan Mariusz odpowie na te pytania, bo tak jak mówię, no gdzieś też padła informacja, że te wnioski mamy przesłać do 30 kwietnia, nie do dzisiaj czy do jutra. Czy to jest prawdziwa informacja? Bo telefoniczne informacje takie zostały przekazywane. Ja nie znam terminu, do kiedy ma być przesłane. To jest niezwłocznie. Nic nie słyszałem o dacie 30 kwietnia czy 31 marca. Nie wiem. To jest tak jak w sytuacji 2 lata temu, gdy przyszliśmy w sprawie zakupu tego ciężkiego Volvo. Też państwo podjęliście decyzję o wsparciu, dokładnie zajęliście stanowisko i też na takie stanowisko liczymy jak tamtego razu. No ja też na inne stanowisko nie liczę, tak. Tylko na takie. Proszę bardzo, panie burmistrz. Szanowni państwo, jeszcze raz przypomnę to samo, co powiedziałam na Komisji Budżetu i Samorządności. W piątek 1 marca przyszedł mail, który macie państwo na swojej poczcie, o tym, żeby niezwłocznie dać decyzję, czy gmina planuje, przepraszam, czy OSP planuje zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego. I owszem, pan naczelnik odesłał mi mailowo informację, że jak najbardziej mają jeszcze jeden stary samochód, mają państwo dokładny opis zapotrzebowania, jeżeli chodzi o naprawę tego samochodu. I rozmawiałam też osobiście z panem komendantem OSP, panem Wojciechem Rabka, który mi powiedział, że czas mamy, on ma czas, bo do niego musimy udzielić odpowiedzi, do poniedziałku. Najpóźniej jutro do 9 rano. Najpóźniej. I to mam, potwierdzam osobiście i mam na swojej komórce jego informacje. A więc proszę nie mówić o 30 kwietnia. Nic mi na ten temat nie wiadomo. Gdyby to było, szanowni państwo, do 30 kwietnia, no to spokojnie od 18 marca się tu widzimy na sesji zwyczajnej po przerwie, tak? I decydujemy. Tylko ja nie wiem, dlaczego ktoś puszcza jakieś plotki, kiedy ja mam informację wprost na piśmie o tym, do kiedy ma się OSP określić. Ale przecież wiadomo, że OSP nie zakupi za 600 czy 800 tysięcy sprzętu, kiedy gmina nie założy tej kwoty w swoim budżecie. A burmistrz nie może udzielić odpowiedzi na ten temat, dlatego że o finansach i o zmianach w budżecie decyduje Rada Miasta. Przecież to jest bardzo proste. Ja już o tym mówiłam, tłumaczyłam wiele razy.
Teraz tłumaczę jeszcze jedną rzecz. Jeżeli chodzi o, o to, co, co już tłumaczyłam wcześniej panu radnemu Urbańczykowi. Jeżeli burmistrz występuje do Rady Miasta o zajęcie stanowiska i jest to związane z finansowaniem, to szanowni państwo, ja muszę wskazać źródło finansowania. Muszę. I to nie jest tak, czy państwo ze z kimś gadali, czy sobie państwo z kimś nie gadali. Ja muszę wskazać źródło finansowania. I powtórzę jeszcze raz to, co mówiłam wcześniej. W związku z tym, że pani przewodnicząca sesję z 29 lutego przerwała na 18 marca, to nie mogłam państwu zaproponować zmian w budżecie, bo jeszcze do tego punktu w sesji zwyczajnej nie doszliście. A zmiany dotyczą sesji, która trwa. A więc w takiej sytuacji ja wskazuję źródło finansowania obligacje, natomiast dzisiaj nie ma zmian w budżecie przygotowanych pod kątem obligacji. To jest propozycja. Już to tłumaczyłam. Jeśli państwo 18 marca zdecydują o tym, żeby z tego 1 100 800 przeznaczyć na zakup tego auta, to jest państwa decyzja. To już państwo decydują, nie ja. Ja państwu wskazałam, jakie jest rozwiązanie, a jakiej decyzji państwo podejmą, to już decyzja należy do państwa. Jeżeli chodzi o to, co było 2000, to co mówił pan radny Kuczek, jeżeli chodzi o te zadłużanie gminy. Szanowni państwo, zapominacie o jednej rzeczy. W roku 2020 rzeczywiście brakowało środków na wynagrodzenia i to jest fakt. Jedynie dzięki, naprawdę dzięki, z tego miejsca bardzo dziękuję ZUS-owi o przesunięcie, rozłożenie na raty bez odsetek 3,5 miliona złotych na 3 lata mogliśmy sobie poradzić z tymi wynagrodzeniami dla pracowników. Bo gdyby tak nie było, to tych środków nam by naprawdę brakło na poziomie 3,5 miliona złotych. Teraz, zauważył też pan radny Kuczek, że w 2021 roku, w listopadzie też do was wystąpiłam o zajęcie stanowiska na zakup auta ciężkiego, ratowniczo-gaśniczego i też zaproponowałam obligacje i państwo też się zgodzili. Potem, owszem, w styczniu następnego roku państwo zabrali to ze szkoły SP, rozbudowy szkoły podstawowej numer 2 w Lędzinach. Szanowni państwo, szkoła by nie powstała. Gdybyśmy nie dostali dofinansowania w wysokości 8,5 miliona z Ładu Polskiego, z rządowych środków oraz tych 3 milionów 100, które mieliśmy jeszcze z tak zwanego RFIL-u, czyli też rządowych, ale od wojewody, które cały czas trzymaliśmy na koncie. Co nam dało w sumie 11,5 miliona. Może tak się komuś dobrze mówi, że zabrać, nie zabrać, dać, nie dać, ale to po stronie burmistrza zostaje później rola, jak to zrealizować. Także szanowni państwo, dzisiaj wystąpiłam do was i jeszcze raz dziękuję tutaj też panu przewodniczącemu, bo wcześniej dziękowałam pani Annie Wysockiej, że państwo zwołali tą sesję, przepraszam, komisję gospodarki miejskiej, żebyście wy jako radni mogli podjąć stanowisko. Moja propozycja to są obligacje, bo nie miałam innej możliwości. Natomiast na sesji zwyczajnej, czyli 18 marca, jaką państwo podejmą decyzję, to jest państwa decyzja. Mnie tylko chodziło o jedną rzecz. Czy państwo jako Rada Miasta zgadzacie się na to, żebym mogła wysłać informację jeszcze w dniu dzisiejszym do pana komendanta PSP w Tychach, że Rada Miasta jak najbardziej jest za tym i taką wyraża wolę, aby dofinansować i zakupić to auto. Tylko tyle. A 18 marca będziecie dalej decydować o tych finansach. Czy ja się jasno wyraziłam? No to dziękuję. Ja dziękuję pięknie za uwagę. Czy pan Łukasz Kuczek jeszcze, nie? Czy ktoś jeszcze do zgłoszeń? Nie ma nikogo, to poddaję pod głosowanie zajęcie stanowiska w sprawie zakupu średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego w 2024 roku dla potrzeb Ochotniczej Straży Pożarnej w Lędzinach. Kto z państwa radnych jest za? Kto z państwa radnych jest przeciw? Kto z państwa radnych jest... 6 radnych za, jednogłośnie.
Proszę bardzo. To ja dziękuję pięknie jeszcze raz, szanowni państwo, że przybyliście i cieszę się niezmiernie, że będę mogła za chwilę, pozwolę sobie zadzwonić do pana komendanta, a pisemnie maile to już potem prześlę. Dziękuję. Mogę jeszcze państwu zadać pytanie, bo tu widzę taką wadę fabryczną w 2010 roku. Czy wada fabryczna to nie podlegała już wtedy reklamacji, jak państwo się zorientowali z tą wadą fabryczną? Ten samochód był z 2002 roku. No, on jest, no już przeszła ta reklamacja. Już raz było to wymieniane, te poduszki zawieszenia, które ocierają się o pióra resorów. To jest konstrukcja samochodu, jest to źle wykonane, więc nie wiem, co oni mogliby zrobić. No, jeździ ta auto. Wymienić. Ale jak wymienić? Ale nie w 2010, nie, wymienić samochód, jeżeli jest wada fabryczna. Jest taka możliwość. Że w 2010 auto było też... No właśnie, ale to wyszło dopiero w 2010 roku, tak? Tak. No to właśnie, to dziękuję. To auto jest bardzo dużo eksploatowane i tak jak pani powiedziała. No, ja się dziwię, że jeszcze jeździ. Je nosić. No my robimy po 400 wyjazdów rocznie, pani. No ja wiem, słyszałam sprawozdanie, także no. Dobrze, dziękuję bardzo. To jest czwarta jednostka w województwie i z tego jest ze 150 wyjazdów gospodarczych na różnego rodzaju pikniki. No, zasług nie negujemy w każdym razie. Które robimy w czynie społecznym. No dziękuję ślicznie. Ja bym proszę pytał, czy będzie sesja nadzwyczajna, bo jak już tam korzystam z obecności pani przewodniczącej. To znaczy się, ja bym jutro przyjechała do urzędu i przedyskutujemy, co robimy dalej. Dobrze, tak na spokojnie, co zrobimy. Czy przesuniemy, czy zrobimy? Szanowni państwo, ale proszę przyjść do wiadomości, że ja na podstawie tutaj stanowiska z obydwu komisji wysłałam informację, że Rada stoi na stanowisku, ale takim wzmocnieniem byłaby ta sesja, no nie, o tym mówię. No, ale ja już sobie pozwolę wysłać tą informację. No jutro przejedę do Urzędu Miasta. Ale sesja oczywiście wznowiona i będziemy zmieniać. No sobie zobaczymy, przedyskutujmy z panią burmistrz, dobrze? No dziękuję. Proszę pan radny Urbańczyk. Pani burmistrz, szanowni radni, ja chciałem tylko zwrócić uwagę, że wniosek na komisji budżetu był inaczej sformułowany i wniosek na komisji tutaj gospodarki jest inaczej sformułowany. Gdyby był sformułowany tak samo na komisji budżetu jak teraz, nie wstrzymywał się, tylko byłbym za to, zresztą podpisałem wypowiedzi. Ja sobie wykreśliłem w zamian zaciągniętych obligacji, tak? Bo na dzisiejszy nie musimy wskazać źródła finansowania z informacji, z maila, który przyszedł i który przyszedł z Państwowej Straży Pożarnej. Jasno wynika, że nie musimy zabezpieczać własnych środków. Ale panie przewodniczący, wie pan co? Ale ja wiem, to jest pani pana zdanie i pana opinia, ja ją szanuję. Natomiast żaden burmistrz by sobie nie pozwolił bez wskazania źródła finansowania. Naprawdę. Pani burmistrz, ale tak jak powiedziałem pani wcześniej. Pani burmistrz, pani bardzo dobrze wie, że jeszcze nawet nie ma źródła finansowania w państwowego źródła finansowania na dofinansowanie do tych samochodów, a my robimy już miejskie dofinansowanie do samochodu, a my jeszcze czekamy na odpowiedź, tak? Ale szanowni państwo, ja odpowiadam za siebie i za to, co państwu przedstawiam, tylko tyle. I ja bym nie mogła sobie pozwolić na to, że ja państwu nie wskazuję źródła finansowania. Natomiast powiedziałam, państwo mogą to zmienić 18 marca. Tylko tyle. Dokładnie dlatego temu na moim wniosku nie ma z zaciągniętych obligacji, tak? Ale nie, ja nie będę, ale ja sobie sam punkt przygotowałem na komisję, głosowanie jest przeprowadzone. Komisja Gospodarki wyraziła chęć zakupu takiego samochodu, pozyskania takiego samochodu. Pani przewodnicząca, jakby pani podzwoniła, popytała też, to by pani wiedziała, że jeszcze nawet państwowego źródła finansowania co do zakupu tych samochodów nie ma. Dziękuję. Kończymy posiedzenie komisji. Mogę jedno pytanko? O, proszę bardzo. Dziękuję. No w zasadzie jak wyszło, że dwa różne wnioski są, to lepszym rozwiązaniem faktycznie by było, żeby pojawiła się ta sesja nadzwyczajna, która jak gdyby uporządkowałaby to wszystko i było jednoznaczne stanowisko. No i tyle, nie? Także zdrowie by było pod względem prawnym, że faktycznie jest ta deklaracja Rady, która jest i mogłaby być wysłana jako ostateczne stanowisko. No ale zawsze mówiliśmy, że uchwały finansowe są na Komisji Budżetu, tak? Znaczy, ja powiem tylko jedną sytuację, żeby nie doszło do takiej sytuacji, bo o ile tutaj jakieś przepychanki w ramach Rady są, no i nie ma się co oszukiwać, że są, natomiast no,
jest Ochotnicza Straż Pożarna, która czeka na jakieś ostateczne stanowisko. Obydwie o komisję wyraziły pozytywną opinię. Jak najbardziej, tylko że żeby później nie okazało się, że ten proces pójdzie daleko, bo jednego co możemy być pewni, no to te pieniądze rządowe będą, NFOŚ zawsze też daje te pieniądze, więc że żeby nie było jakiejś dwuznacznej sytuacji, no przynajmniej ja powiem na bazie tego wszystkiego, co się działo przez te lata, lepszym byłoby stanowisko całej Rady jako całości. Wtedy możemy się na sesji powiedzieć, czy wolimy opcję, nie wiem. Na pewno, że auto będzie, natomiast w jakich parametrach, czy deklarację wspólną. I temat rozwiązuje się. No, proszę pana radnego, sesja to jeszcze. Sesja. Dziękuję panie przewodniczący. Panie radny, ja nie wiem skąd w ogóle te obawy. Ja może zacytuję słowa pani burmistrz, które zawsze padały w moim kierunku. Czym się przejmujecie? Przecież macie większość. Dziękuję. Dziękuję. I kończymy komisję. Proszę panie, proszę mi wskazać i cytat dokładnie mojego stwierdzenia. Oj, to może można by było co kilka sesji takie było stwierdzenie, ale jak wprowadzaliśmy jakieś wnioski. Dokładnie, proszę powiedzieć. To pani sobie sprawdzi, bo ja nie mam takiego. Ja nie będę sprawdzała, bo to pan ma udowodnić, że takie słowa padały. Dobrze, to proszę mnie oskarżyć, że kłamie. Dziękuję. Oczywiście, że pana oskarży. Pan ponawia moją osobę. Proszę nie przesadzać, bo pan już przegina. Proszę bardzo. Ja chciałam jeszcze przypomnieć, że jutro jest msza za Huberta o 17 w Annie. Jutro o 17. Jeszcze tutaj pan Mariusz, proszę bardzo. Ja w imieniu zarządu i strażaków OSP no dziękuję za zajęcie stanowiska. Myślę, że wszystko poukładacie i kupimy to auto. I będzie już wszystko wymienione. Dziękuję. Dziękuję. I tak oto tym akcentem kończymy posiedzenie Komisji Gospodarki.